Rozmowa dnia. Radosław Podsiadły, dzień dobry. Gościem Radia Kielce jest poseł Krzysztof Lipiec, lider Prawa i Sprawiedliwości w regionie świętokrzyskim. Dzień dobry, Panie Pośle. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie pośle, w sobotę Kongres Prawa i Sprawiedliwości w przysusze świętokrzyska organizacja intensywnie się do niego przygotowuje, a dzisiaj działacze partii spotkają się z kielczanami na placu artystów. O czym chcecie rozmawiać z mieszkańcami stolicy regionu. Tak, rzeczywiście, tak to będzie. Przejechaliśmy przed Kongresem Prawa i Sprawiedliwości, nasze województwo. Można powiedzieć wzdłuż i przesz. odwiedziliśmy wszystkie powiaty przeprowadziliśmy tam bardzo dobre debaty przede wszystkim w gronie ludzi Prawa i Sprawiedliwości, ale zachęcaliśmy również ich do tego, aby zainteresowanie Kongresem Prawa i Sprawiedliwości było okazane nie tylko w naszym politycznym środowisku, nie tylko w gronie naszych sympatyków, ale przede wszystkim chcieliśmy dotrzeć z przesłaniem do wszystkich ludzi. Prawo i Sprawiedliwość zostało poparte w ostatnich wyborach, jak i w wyborach prezydenckich przez miliony Ludzi i tym wszystkim ludziom, którzy nas poparli, nie tylko tyle powiem, że dziękujemy bardzo, ale chcemy ich zaangażować właśnie w to, aby nas dalej wspierali w rządzeniu Polską, aby nam dalej podpowiadali. Ale z tego co wiem, również to grono cały czas się powiększa tych, którzy wspierają Prawo i Sprawiedliwość, bo wiem o tym, że niektóre działania, które do tej pory przeprowadził rząd Prawa i Sprawiedliwości, mają wsparcie również w tych środowiskach, które w wyborach parlamentarnych poparły inne partie polityczne, i to nas bardzo cieszy. My na Kongres Prawa i Sprawiedliwości wybieramy się z przesłaniem: Polska jest jedna, a więc chcemy podkreślić to, że ci, którzy mieszkają w Warszawie, niczym nie różnią się od tych, którzy mieszkają w Kielcach albo na jakiejś świętokrzyskiej wsi. Staramy się wdrażać z prawdziwego zdarzenia politykę. Zrównoważonego rozwoju, politykę solidaryzmu społecznego. Dlatego też jasno i wyraźnie manifestujemy to, że ten kongres odbędzie się w mieście powiatowym. Nam bardzo zależy na rozwoju Polski lokalnej, a Polska lokalna to również świętokrzyskie. Panie pośle, mówił pan przed chwilą o tym, że oczekujecie podpowiedzi od wyborców, ale nie tylko wyborców waszej partii, także od mieszkańców regionu. Jakie do tej pory sugestie usłyszeliście podczas spotkań z mieszkańcami w powiatach? A więc przede wszystkim tak. Bardzo dobrze jest przyjmowany przez ludzi program Rodzina 500. To nie ulega żadnej kwestii, szczególnie bardzo pozytywne sygnały mamy ze środowisk wiejskich, gdzie rzeczywiście to było bardzo wyraźne wsparcie dla rodzin zamieszkujących polską świętokrzyską wieś. Bardzo dobre sygnały również docierają do nas z tego powodu, że została ustalona na poziomie 1000 zł kwota najniższej emerytury i to nie tylko w sferze pracowniczej, ale również w sferze tej gospodarki rolnej dla rolników to bardzo ważne przesłanie i postulaty są przede wszystkim takie, żeby ten kurs został utrzymany. Jest troska również o to, czy wystarczy publicznych środków. Otóż zapewniam, że wystarczy, albowiem tak to również jest, że dzisiaj to, że Polska jest jedna, to bardzo wyraźnie dajemy sygnał również, że dzisiaj państwo polskie jest na garnuszku wszystkich ludzi, nie tylko tak jak było zarządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, że ym państwo było utrzymywane przez tych najsłabiej usytuowanych. Dzisiaj poprawiła się w sposób znaczący kondycja budżetu państwa to z tego względu, że dzisiaj urzędnicy sięgnęli do tych szuflad, które były obłożone aktami spraw odkładanymi na sam spód szuflady z tego tylko względu, że gdzieś za tymi aktami kryły się ważne, bardziej uprzywilejowane osoby i z tego tytułu można powiedzieć, że mamy bardzo dobre osiągnięcia, więc zapewniam wszystkich, że tych pieniążków wy Starczy na te programy socjalne, ale dzisiaj trzeba również dać jasny i wyraźny przekaz, że jest to najwyższy czas, aby program odpowiedzialnego rozwoju przygotowany przez pana premiera Mateusza Morawieckiego zaczął być realizowany w szerszej skali. Jestem przekonany, że te kolejne lata, które są przed nami to właśnie będzie czas na dobry rozwój. Rozwój, który będzie dotykał również tych zapomnianych dotychczas szczególnie przez naszych poprzedników terenów, w tym również województwa świętokrzyskiego. No właśnie z Zrównoważony rozwój to jedno z głównych haseł Prawa i Sprawiedliwości. Będzie pewnie jednym z głównych haseł również podczas kongresu zbliżającego się tego, który odbędzie się w sobotę. Tak nasza, nasza, nasza polityka rozwoju jest właśnie oparta na tej zasadzie. Dobrej, starej zasadzie sprawdzonej jeszcze w krajach starej Unii Europejskiej. Jestem przekonany, że tak się stanie. My pokazaliśmy już parę takich sytuacji związanych właśnie z tym, że zabiegamy o ten zrównoważony rozwój. Chcę przywołać tutaj pakiet dla średnich miast. I tych, którzy również w województwie świętokrzyskim pod wpływem polityków, szczególnie z PSL-u. Prowadzili w, próbowali wprowadzić jakiś zamęt. Te wszystkie mniejsze jeszcze miejscowości, które nie zostały objęte pakietem dla średnich miast, również nie zostały zapomniane w programie odpowiedzialnego rozwoju. Są inne programy, do których te miasta, jeszcze mniejsze miasteczka, które nie są powiatowymi będą mogły sięgać. W następnym tygodniu sądzę, kiedy będziemy podsumowywali kongres w Przysusze, o tym wszystkim przekażemy również lokalnym, lokalnym społeczeństwom bo nie jest to prawdą, że część miast województwa świętokrzyskiego, czy jeszcze mniejszych miasteczek, które nie są powiatami, że o nich rząd zapomniał. Nie. Dzisiaj nastąpiło naprawdę z prawdziwego zdarzenia takie otwarcie właśnie na problemy tych małych miejscowości. I jeszcze niedawno jednym z największych problemów podnoszonych przez Polaków w ogóle, ale w regionie świętokrzyskim, w tych słabszych regionach w sposób szczególny, była wysoka stopa bezrobocia. Teraz stopa bezrobocia jest no rekordowo niska. To jest, to jest tak że możemy pewnie będziemy się musieli zmierzyć z problemem zbyt niskiego bezrobocia, bo i w świętokrzyskim takowe sygnały również są, że zaczyna brakować rąk do, do, do pracy, pracy tak. ale to jest też taka sytuacja, która powoduje to, że rynek pracy zaczyna się również stabilizować w kontekście wynagrodzeń, które do tej pory były bardzo niskie. No przecież tutaj jednym z atutów rynków pracy w Polsce było to, że są bardzo niskie koszty pracy, tak? No ale dzisiaj okazuje się, że, że ta sytuacja zaczyna, że tak powiem, samoczynnie się regulować, i dzisiaj, chcąc pozyskać dobrego pracownika, trzeba mu również dobrze zapłacić, i to jest ta prawidłowość, która no, winna być podtrzymywana, bo to jest w interesie zarówno pracodawców, jak i pracobiorców. Jedni drugich brzemiona muszą nosić, i to, i to tak to musi, musi wyglądać. Jeśli, jeśli ktoś, kto daje miejsca pracy, chce pomnażać swój kapitał, Kapitał, to musi zadbać o tych, którzy pomagają mu ten kapitał pomnażać, czyli o pracowników. I jestem przekonany, że jeśli ta zasada zostanie w pełni wdrożona w nasze społeczne jestestwo, to wtedy możemy być skazani na sukces. Ale jest jeszcze jedna rzecz, o której warto pamiętać, bo pieniądze to, to jedno, mówię o pracownikach, szczególnie tych wysoko wykwalifikowanych, no właśnie, ale szkolnictwo zawodowe. Są pierwsze jaskółki w regionie świętokrzyskim, klas patronackich, klas współpracujących z zakładami dużymi zakładami przemysłowymi. Będzie ich więcej. No warto, warto przywołać jeszcze na pamięć niedawno podpisane porozumienie pomiędzy Komendą Ochotniczych Chłopców Pracy, a specjalną strefą ekonomiczną, gdzie też istnieje właśnie ta możliwość takiego dobrego wsparcia do szkolnictwa zawodowego. Szkolnictwo zawodowe jest oczkiem w głowie nie tylko Ministra Edukacji Narodowej, nie tylko Pani Premier, ale to jest nasze, że tak powiem, nasza wspólna troska o to, aby wreszcie szkoły nie kształciły Bezrobotnych i dlatego też jest tyle inicjatyw. Jestem przekonany, że ta reforma, która wchodzi od 1 września, od nowego, od nowego Roku Szkolnego, przyniesie również bardzo pozytywne zmiany w kontekście dostępności do różnych zawodów, na skutek tego, że właśnie podczas funkcjonowania młodzieży w systemie edukacji narodowej oni zdobyli z prawdziwego zdarzenia umiejętności do wykonywania swoich zawodów, że zostali w szkole dobrze przygotowani do dalszego bycia w społeczeństwie. Panie pośle dzisiaj o godzinie 17.00 spotykacie się z Kielczanami na Placu Artystów. Czy to będzie początek kampanii przed wyborami samorządowymi? Tak, pragnę, pragnę, pragnę zaprosić wszystkich, którym, dla których troska o nasz region, o naszą ojczyznę jest bliska. Jesteśmy razem ponad podziałami politycznymi, dlatego też to nasze zawołanie Polska jest jedna. Spróbujmy dzisiaj razem dać świadectwo, że jesteśmy Odpowiedzialni nie tylko za region, jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za naszą ojczyznę, ale również jesteśmy odpowiedzialni za Europę, bo tam też na salonach brukselskich dzieją się ważne rzeczy, ma miejsce polityka dosyć skuteczna, a my musimy też na tę politykę mieć wpływ, musimy się w pewnym sensie również przeciwstawić tej modzie, która dzisiaj z salonów brukselskich płynie i musimy dać jasny i wyraźny Przekaz, że Polska też ma pomysł na funkcjonowanie nie tylko naszego kraju, ale również krajów yy, tych, które do Unii niedawno dołączyły, i nasz głos w Europie musi być głosem ważnym. Dlatego też dzisiaj wszystkich zatroskanych o sprawy publiczne zapraszam na plac artystów o godzinie 17.00 pod zawołaniem Polska jest Jedna. Będziemy chcieli dać wyraz naszego przywiązania do ważnych, publicznych spraw. Bardzo serdecznie zapraszam na to spotkanie ja powtórzę pytanie, czy to jest początek kampanii wyborczej przed no, wyborami? Jeśli, samorządowymi? jeśli chodzi o kampanię wyborczą w sprawie i sprawiedliwości, wiemy o tym, że kampania rozpoczyna się następnego dnia po wyborach. My w tej kampanii jesteśmy w samorządowej kampanii od 2014 roku i w kampanii parlamentarnej jesteśmy w, od 2015 roku. My ciężko pracujemy w polityce, nie blokowaliśmy nigdy mównicy, będąc w opozycji, Dawaliśmy dobre wzory dla tych, którzy dzisiaj są w opozycji. Oni z tego nie chcieli skorzystać. My wbudowaliśmy wtedy dobry program. Jestem przekonany, że on zostanie pozytywnie oceniony po jego realizacji przy najbliższych wyborach parlamentarnych. Spotykamy się z ludźmi, bo ufamy, wierzymy w ich mądrość. Zresztą w oparciu właśnie o te przesłanki został zbudowany zwycięski program Prawa i Sprawiedliwości. Gościem radia Kielce był poseł Krzysztof Lipiec, lider Świętokrzyskiego Prawa i Sprawiedliwości dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Polska jest jedna. Rozmawiał z nim Radosław Podsiadły. Do usłyszenia.